Dzień dobry, mam przyjemność prowadzić edukacyjne warsztaty w gminie Lubin Wybieram Teatr. Nazywam się Marcin Piejeś, jestem aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jest to ogromna przyjemność przyjechać tutaj i poprowadzić takie zajęcia. Przez swoje doświadczenie w tym względzie stałem się jakby, powoli staję się edukatorem teatru. Robiłem wiele warsztatów, między innymi dla niepełnosprawnych umysłowo, dla dzieci, dla seniorów. Właśnie przygotowuję spektakl z seniorami i mam kilka spostrzeżeń. Myślę, że te warsztaty to bardzo fajny czas poznania tutaj młodych twórców. Zaobserwowałem, że są bardzo potrzebne w tym rejonie. Dzisiaj prowadziliśmy warsztat z dwoma grupami i wydaje mi się, że jest taka pewna różnica, która dzieli wszystkie moje dotychczasowe grupy od tych, które prowadziłem dzisiaj. Mianowicie pewien rodzaj zamknięcia, wstydliwości i lęku przed nowym, przed pokonywaniem siebie. Ludzi, którzy są bardzo utalentowani, którzy są szalenie interesujący. Takie warsztaty to nie tylko zabawa przez teatr, nie tylko poznawanie tajników teatru, nie tylko praca nad samym dziełem czy tekstem teatralnym, to przede wszystkim warsztat obycia w grupie, otwarcia, zastosowanie pewnych technik głosowych, technik ciała. Korzystamy z różnych metod, metody Meyerholda, różnych. Sam posiadam dyplom aktora scen polskich, ale nie tylko. Aktor musi cały czas się rozwijać i sam się edukować i poddawać różnym warsztatom, którym się poddawałem. Andrea Pangalo z Teatru w Rzymie, czy wielu innych. I mam szansę zaproponować coś ludziom, którzy niekoniecznie będą związani z teatrem. Po prostu każde wystąpienie publiczne, każda teraz praca w grupie, czy w korporacji, czy w innej firmie, wymaga współpracy, wymaga tak naprawdę teatralnych umiejętności, wymaga odwagi, pozwolenia sobie na to, co we mnie drzemie i otwarcia, podzielenie się z tym z innymi. I myślę, że nie jest to proste, szczególnie dla ludzi z małych miejscowości, które wiadomo, że mają takie piętno oceniania, sąsiedzkiej rywalizacji i tego, jak jestem postrzegany w małej społeczności, która jest cudownym miejscem do rozwoju, ale w pewnym momencie życia trzeba też nauczyć się tej drugiej strony. Strony otwartej, strony mówiącej moim własnym głosem, jasno, wyraźnie, szeroko, bez skróconej samogłoski, głosem, który brzmi, chociażby samo przedstawienie się, co dzisiaj mieliśmy szansę zaobserwować, nie było takie proste. Takich zajęć powinno być więcej. Takich zajęć nigdy dość, bo jak ja to nazywam, jest to nauka aktorstwa, albo nie tylko aktorstwa, bo przecież nie o aktorstwie tu mówimy, tylko zapoznanie się z pewnymi technikami jest to jak nauka jazdy konno w weekend. Zawsze z tego się śmiejemy wśród naszych kolegów prowadzących. Czyli wiadomo, że nie da się tego zrobić i nigdy dość. Możemy dotykamy pewnych tematów. Przez półtorej godziny można dotknąć zaledwie zalążków, umiejętności tematów. Każda z korporacji, każda z dużych firm wykupuje teraz takie szkolenia za ciężkie pieniądze swoim wszystkim pracownikom, którzy robią scenki teatralne, którzy uczą się mediacji, uczą się podejmowania sporu, z którego ma coś wyniknąć oczywiście. Ale myślę, że nie tylko chodzi o firmy, chodzi o szkoły. Każdy, tak jak tłumaczę moim uczestnikom, że każde wyjście przed grupę ludzi to już jest forma teatru. To jest forma pewnego zdobycia się na odwagę i autoprezentacji, autokreacji, czegokolwiek. Bardzo często ci ludzie, którzy mają niesamowitą wiedzę, są bardzo wartościowi, nie potrafią tego zaprezentować, nie potrafią tego wydobyć z siebie. I myślę, że takich zajęć nigdy dość.
Ja języka angielskiego uczyłem się 14 lat i dopiero teraz mogę powiedzieć, że go umiem. Do szkoły teatralnej chodziłem przez 4,5 roku, a tak naprawdę pół mojego życia uczestniczę w różnych warsztatach i dopiero teraz mogę powiedzieć, że coś umiem, ale nadal mogę się tego uczyć. To są takie interdyscyplinarne, różne umiejętności międzyludzkie takie, które co jakiś czas też trzeba odnawiać, co jakiś czas trzeba w sobie wzbudzać w różnym etapie rozwoju osobowości, w różnym wieku. Myślę, że dla młodego człowieka im więcej takich zajęć, tym lepiej, tym bardziej, że to są zajęcia pomiędzy innymi zajęciami. To jest element, to jest dopełnienie wiedzy, dopełnienie umiejętności. Taki element. Zadałem im dzisiaj pytanie i często zadaję to pytanie. Czy osoba, która ma bardzo dużą wiedzę, ale skraca samogłoski, mówi do środka, mówi do siebie, nie jest komunikatywna, wygra czy przegra z osobą, która ma połowę jej wiedzy, ale wychodząc przed grupę ludzi, świetnie się umie zaprezentować, dogadać z tymi ludźmi, współpracować. I za każdym razem, co mnie oczywiście nie dziwi, odpowiadają, że ta osoba, która ma połowę tej wiedzy, ale na którą się fajnie, której się fajnie słucha, z którą się umie współpracować, z którą się chce nawiązać kontakt, zawsze taka osoba wygra. I to jest niestety oczywiste. I to jest też prawda trochę o teatrze. Słowo jest na samym końcu, a zanim dojdzie do mówienia słowa, czy podzielenia się z własną wiedzą, jest cały zestaw różnych umiejętności personalnych po prostu. Zapraszamy na warsztaty.